Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pamiętacie prawdopodobnie ostatni film, w którym biłem kilkanaście metrów, bodajże 20 parę, bez rękawicy i wiedzieliście, jaki jest wtedy drop. Była prośba do mnie, żebym nagrał taki sam film, tylko z rękawicą, żeby porównać, o co chodzi, tak? Jak coś, to ten film bez rękawicy wrzucę w odpowiedzi pod tym filmem. Dzisiaj jest zbitych, prawdopodobnie tutaj jest 40 metinów. Mam nadzieję, że jakiś tam nie w, po prostu jakiegoś tam nie zastąpiłem innym, bo tak trochę mi się wszystko wzięło, zbiło w całą, że tak powiem, kupę. I tak nie wiem za bardzo, czy któregoś po prostu nie pominę. Tu jest jak coś 40 metinów. Możecie mi wierzyć na słowo, a jak nie, to możecie sobie policzyć. A jeśli się pomyliłem, no to tak bywa, tak? Drop, jaki widzicie, raz jest badziewny, taki po prostu, że są 3-4 rzeczy, a raz wysypuje się w ogóle cały metin, nie wiem, niepotrzebnych rzeczy, które, jak widać, mogą być po prostu takim jakby zapychaczem EQ. No, jak widać, kolejny metin, który po prostu się rozsypuje, uwydatnia to, że drop jest naprawdę różnorodny. Od Q, Q to praktycznie chyba w każdym metnie, poprzez rózgę, bo to jest, pamiętajcie, dropione jeszcze na evencie Halloween. No co? Musiałem coś robić, jak ten, żeby nie było, żeby potem, wiecie. Co do tego samego dropu, to myślę, że on jednak mógłby być lepszy, jednak tak naprawdę, jak na to wszystko patrzę tak z perspektywy czasu, to drop był bardzo i to bardzo zmieniony. Ja pamiętam, jak na 83 levelu potrafiłem zbić 10 metków i mieć 10 kadeków, a teraz zbiję 40 metków i mam kilka kadeków. No i to jest taka sprawiedliwość trochę niefajna. Ale co tu dużo mówić. Żeby nie było, to nie było tam nigdzie ksucia tutaj. Tutaj tylko pomoc. Spytałem, czy chce, żeby pomóc. No to pomogłem, tak? Jak odpowiedział, że tak. Ale nieraz się po prostu ładnie zdziwiłem, że ktoś chce pomocy jeszcze przy metkach 90. Okej. Nie oceniam. Tak się nieraz zastanawiam, czy na przykład jeśli 9-7 bije te metki, a na 75 różnica dropu to tylko pedeki oraz te rzeczy z IS, rękawice i pelerynki. Innej różnicy po prostu tu nie widzę. W ogóle drop jest taki sam. No i co tu dużo mówić? Tylko właśnie różnica jest w pedekach, pelerynkach oraz w pedeki, pelerynki i rękawice złodzieja, tak? Musiałem chwilę zastanowić, co tu jeszcze dropi z tego IS-u. No jak sami widzicie, wyskakuje bardzo dużo tego wszystkiego z tego metina. Ja się bardzo z tego cieszę. Zawsze to można opchnąć na rynku, a jak nie, to się, nie wiem, porobi coś. Nieraz wychodzi nawet spoza ekran ten drop, tak jak teraz zauważyliście, a nieraz po prostu dropnie nam 6 rzeczy, tak jak teraz. No i co tutaj dużo mówić? Co do samego Red Lasu, to tak naprawdę 90 do 92 powinien być tak naprawdę ten las, bo potem to już mało opłacalny jest, no i po prostu, no co zrobić. Tu też była pomoc, żeby nie było. Jak już widać, mam bardzo dużo rzeczy w EQ, teraz musiałem wyjść, dałem jeden, zobaczyć, czy wiecie, czy mnie tam nie ma. No ale drop, jak zauważyłem, zmienia się każdego dnia. Widać. Niezależnie od CH czy coś, ale po prostu drop jest cały czas inny. Jest, nie jest stały tak naprawdę, jak sami wiecie. Raz pójdziecie do DT, dropniecie, nie wiem, 2KD, a raz nie dropniecie żadnego przez jakiś tam okres czasu, prawda?
Ja naprawdę do DT nie lubię chodzić, bo tam to jest taka trochę strata czasu, bo bardzo mało w DT kamyków nadrobiłem. Więcej nadrobiłem w piekle, jeżdżąc sobie po medynach i bossach niż w DT. W piekle potrafiłem, nie wiem, na cały resp wydropić 2-3 kd, czyli to mi zajęło może z pół godziny wszystko. A w piekle w pół godziny to ja co sobie mogłem, w DT to co sobie mogłem dropnąć? 40 metków i żadnego KD czasem nie było, tylko same ku. No i co tu dużo mówić, tak? No a tutaj jeszcze mogę sobie dropnąć małże, stalki, bronię na 65. Chociaż na 65 to już tak naprawdę było tylko podnoszone. Zobaczenie, jakie są bony. Jak w dzwonku albo w wachlarzu jest 12 int, no zostawiałem. Chociaż powiem wam szczerze, że jeszcze nie wydropiłem ani razu dzwonka, wachlarza, ani żadnej innej rzeczy z maksymalnym bonem do wartości, czyli 12 int witalności, czy zręczności, czy siły. No to taka trochę, ja wiem, taki trochę ostry pech. Jak niektórzy wiecie, potrafią, nie wiem, pójść na pierwszego olmetka w grze i wydropić dzwonek 12 inta, no to coś już chyba już nie jest nawet dużo warty teraz przez te bony takie, wiecie, to były do 30 poziomu do broni i zbroi, bo tak naprawdę można zrobić, nie wiem, po 5 postaci i okaże się, że mamy 2 razy 12 int. Szkoda, że tak nie działa to na tarczę, bo tarcza by się przydała. Bo tej to jakoś nigdy nie mogę zdobyć, mam zawsze 8 int. Mam dwie ósemki, a jakoś jednej dwunastki nie mogę nigdzie kupić. Albo po prostu jest, ma jakieś tam inne bony, które po prostu tam niezbędne na buffie, tak? Dobra, porównanie możecie sobie zrobić z poprzednim filmem. Zapraszam też, jeśli ktoś go nie widział, do obejrzenia. Tak jak widzicie, drop jest. Narzekać nie idzie. Ale powiem wam, że mogłoby być lepiej, o wiele lepiej, tak? No, jak sami teraz widzicie, pelerynki chyba pierwszy raz dropły. No i ostatni metek. Ostatni zostawiłem sobie na koniec. Powiem wam, że to był tak naprawdę ostatni metin, jaki zbiłem w tym całym zabieganym świecie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy.